O, witamy główną aktorkę dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, dzień Miło dobry. Wszystkie mu. dzieci w łóżeczkach już śpią. Rafał, dostałeś link, No, tak? Tak. bo ty jak zwykle się spóźniłaś, nie? Tata cię już Przepraszam, ale ja zaprosiłem. przepraszam. No wybaczamy, no dobra. No dobrze, no to jeszcze raz was witam. Przywitajcie się z nową uczestniczką naszej grupy. Witam wszystkich. Beata, Dzień dobry. Dzień kto dobry. zdążył oglądać, bo wczoraj opublikowano takie wyjaśnienie, kto to jest ta Beata, bo ona już była u nas z Olą na trzech sesjach. No i ma, że tak powiem, dość bogate doświadczenie, jeśli chodzi o tę sprawę. No i dobrze. Ola, masz coś do powiedzenia na temat organizacji planu na dzisiaj? Tak, obejrzałam film zaraz po przebudzeniu. Była to bardzo miła, niedzielna niespodzianka z Beatą, filmik. I nie mogłam się doczekać spotkania z całą grupą, bośmy się już tydzień nie widzieli. A co tam u Izebiusza? Czeka na was, ma całą stertę książek. A wy macie te swoje książki i to, coście tam mieli sobie przypominać i wpisywać tam te swoje pragnienia? Wszyscy to robili, to ćwiczenie sprzed tygodnia? No. Szczerze, tak. Tak. No, bo Tomek jest zadowolony, bo on siedzi za Moniką. jakby tego. Zadanie Ale domowe nie zostało wykonane, no to do oślej ławki. Do oślej ławki, nie ma mowy. to No tam Tomek na chyba. pewno ma inne pragnienie niż ja. Ale w tym wypadku będzie miał pewnie to samo. Ja chcę tylko do drugiej klasy się dostać. Tomek, damy O, radę. daleka droga raczej jeszcze, bo dążymy do tego, żeby połączyć się wszystkich. Pierwsza grupa się połączyła z drugą, pozostała tylko pierwsza. Wielu odpadło, no bo to różnie bywa. No i wy jako trzecia kiedyś też chyba się połączycie razem z tą. Będzie jedna wielka rodzina, mam nadzieję. Zobaczymy. Dobra, więc co? Wchodzimy w trans, spotykamy się wszyscy na zewnątrz wieży. To jak to było ostatnio. Zobaczymy, czy jakiegoś tam gościa nieproszonego będziemy w dalszym ciągu mieli. Ktoś będzie zaglądał, jakieś smoczysko, czy smoczyni, czy smoczek. Zobaczymy. Albo jakaś modliszka. Wszyscy się kładą, zamykają oczy. I jak zwykle zaczynamy od pogłębionych oddechów. Wciągamy powietrze przez nos. Wydychamy obojętnie, może być przez usta, może być przez nos, ale w czasie wdechu przez nos proszę obserwować ten fizyczny proces, jak to powietrze przechodząc przez nos oziębia wnętrze nosa. Obserwować, jak pierś się podnosi w czasie wdechu. Oddech aż do przepony, aż do brzucha. I tak oddychamy chwil parę. Ciało się relaksuje. Jeszcze oddychamy. No i teraz, jak zwykle, zacznę liczyć od 10 do 1 i będę kierował Waszą uwagę na poszczególne partie ciała, ale już może mniej szczegółowo jak tydzień temu.
ale zachowam ten porządek od 10 do 1. Jak powiem 1, wszyscy będziemy przed wieżą. I zaczynamy. 10. A wy skupiacie się na swoich stopach i obserwujecie, jak te stopy lekko się rozgrzewają, jak zaczynają lekko ciążyć. 2. I teraz przenosicie uwagę na uda. A te uda są jeszcze cięższe niż stopy. One są bardzo, bardzo ciężkie. Poczujcie ten ciężar. Ciężkie, całe nogi, bezładne. 8. Teraz przenosicie uwagę na dolne partie brzucha, pośladki. I te części ciała również zasypiają. 7. Zasypia cały brzuch, lędźwie. 6. Zasypiają piersi, pięć, plecy, śpią. Cztery. Zasypiają ramiona, szyja, kark. Śpią. Trzy. Zasypia głowa. Dwa. Zasypia lewa ręka. Lewa ręka tak samo ciężka i bezwładna i bez czucia, to jak te nogi. I jeden. A tu niespodzianka z racji tego, że prawa ręka jest lekka. Leciusieńka. Poczujcie lekkość tej ręki i poczujcie. Badajcie, co ta ręka ma ochotę robić. Ponieważ jest bardzo, bardzo lekka, ma ochotę się podnosić, ale nie będziemy teraz podnosić. Nie będziemy robić tego widowiska, ale poczujcie to. Jak ta prawa ręka leciutka, leciutka i ma ochotę się podnosić, ale zostaje w spoczynku. I wszyscy jesteście w transie. Teraz policzę do trzech i wszyscy pod wodzą Oli znajdziecie się przed wejściem do wieży. 1, 2, 3. Ola sprawdza obecność. Czy wszyscy są? I słucham cię.
Wszyscy są razem z Beatą. Bardzo się cieszę, czyli wszyscy są w transie. I teraz, jeśli Izebiusz nie zarządzi czegoś inaczej, to wchodzimy do wieży, a tam jak zwykle są schody, które prowadzą wzwyż na taras. Te schody są równocześnie takim symbolem podnoszenia własnej świadomości, własnego wznoszenia się na wyższe poziomy. Tych stopni jest 21. Ja je będę odliczał. Każdy będzie widział te schody i tego mogą się różnić, bo na przykład Monika będzie miała chmurki coraz wyżej, inni mają schody kamienne, inni jeszcze jakieś inne schody. Niemniej jest 21 stopni, które ja będę odliczał, a wy będziecie wchodzić po tych stopniach w miarę jak ja będę odliczał od 1 do 21. I zaczynamy wspinaczkę pod wodzą Oli. 1, czyli pierwszy stopień. 2, 3, 4, 5. Ola, czy wszyscy idą? Nie mają trudności z poruszaniem się wzwyż? Jak to widzisz? Wszyscy idą razem, pewnie. A Beata tak krok za wszystkimi i bardzo dokładnie obserwuje, przygląda się, bo jest tu pierwszy raz. Więc Bardzo widzę, dobrze. że patrzy na barierkę, patrzy na stopnie, tak obserwuje wszystko. Dobrze, czyli idziemy dalej. Ja liczę 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Wszyscy stają się coraz lżejsi, coraz czystsi. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21. Jesteście przed drzwiami na taras. I teraz poczekamy chwilę, aż Izebiusz zaprosi całą grupę na taras. Izebiuszu, przystępuj do twojej roli w tej chwili. No my czekamy wszyscy. Co się będzie działo? Drzwi się otwierają. Tak. Izebiusz wita wszystkich. Izebiuszu, masz niespodziankę, masz nową uczennicę, ale ona jest dość zaawansowana, jeśli chodzi o sprawy duchowe. Także ekstra ją możesz przywitać, przytulić. Nie płacz. Izebiusz wyciągnął prawą dłoń. Podał Beacie, teraz ją objął i powiedział: My się znamy przecież. Ok, i dalej. Rób swoje. Wszyscy stoją teraz już w środku, rozglądają się i są tacy bardzo zdumieni. Takie głowy uniesione w
szklaną, bo przezroczystą kopułę. I komentują to między sobą, tą kopułę. W tej kopule tak pięknie gra światło słońca, takie refleksy promieni słonecznych widać, jak się odbijają. No i Monika najodważniej pyta, co to jest Izebiusza i wskazuje palcem na to, tak do góry. A on się śmieje i mówi: Pamiętacie, jak mówiliście o bezpieczeństwie? To teraz dane jest wam zobaczyć okiem ludzkim, w jaki sposób tworzymy waszą, jak zabezpieczamy wasze bezpieczeństwo na tarasie przed ingerencjami. Powiedział: dosyć już tych podziwów. Zobaczycie jeszcze niejedno. Zapraszam wszystkich do klasy. I siadacie w ławkę. I teraz się zadzieją cuda, mówi. I się śmieje. Każdy już jest w swojej ławce, skupia się na wielkiej księdze, każdemu z was podarowałem. A to zapraszam cię, zajmij miejsce w dowolnym miejscu, usiądź w ławce. Jest wielka księga także i dla ciebie. I białe pióro, takie gęsie pióro, zobacz, leży obok. Ostatnio grupa zapisała każdy dla siebie taką złotą myśl, czego oczekuje samego siebie. Otwórzcie teraz, proszę, na pierwszej stronie, tam gdzie każdy z was się podpisał. A to podpisz swoją księgę. Tak. I teraz zobacz, u wszystkich na pierwszej stronie jest wyraźnie zaznaczona myśl. Ona świeci tak na srebrzysty kolor mieniący się. Taki kolor ma ten atrament. Każdy zerka na to, co zapisał. I teraz powiedział: zaczniemy od razu od ćwiczeń. Weźcie do ręki pióro, ale jeszcze nikt nie pisze. Spójrz na swoją dłoń i opisz, jak wygląda pióro. Monika, zaczynamy jak zawsze od ciebie. Pióro jest koloru złoto-srebrnego, duże takie gęsie, lekkie, mieniące. W ręce czuję uczucie ciepła, jak je trzymam. Tomek? Też pióro jest na taką dosyć grubą tą podstawę i skręca tak, te piórka tak w prawo, jest długości 25-30 centymetrów. No, takie dosyć spore. Adam? Ja widzę podobnie, właśnie białe, duże, gęsie pióro i też tak najpierw nie myślałem, że może mi się wydaje, ale też tak skręca w prawo, czyli nie jest proste, tylko takie właśnie zakręcone delikatnie. Rafał, jak ty widzisz sobie? Czarny pisak, taki gruby. No, nie jak pióro gęsie, tylko taki czarny, czarny. Nowoczesny jesteś. No chyba tak. Gruby, gruby czarny pisak. Dziękuję. A to jak ty widzisz
Stoję, opisuj. Moje jest proste, białe i bardzo lekkie. I takie duże, długie. Bardzo lekko trzymam w dłoni. Prawie go nie czuję. Ostatnio grupa zapisała coś ważnego, każdy dla siebie. To teraz poproszę Ciebie, Beata, abyś wpisała swoje najczystsze, a zarazem łatwe, bo Ty je masz w sobie, zadanie. To, co chcesz w sobie odnaleźć. Zapisz jednym zdaniem, nie musisz tego czytać na głos. To jest Twoja księga, Twoje pragnienia, czego chcesz się tu u nas nauczyć. Już. Każdy z Was teraz myśli, że dam Wam zadanie z piórem i błąd, i się śmieje. Kochane dzieci, przychodzicie tutaj z Waszych ciał i dlatego na zasadzie podobieństw przygotowujemy księgi i pióra, bo chcemy coś przekazać lub zapamiętać, ale do tego używacie na ziemi pewnych środków, narzędzi. I aby było łatwiej zapamiętać, zapisujesz, czy w życiu realnym, czy tu na tarasie, w naszym cudownym, wyjątkowym miejscu. Teraz nadszedł czas, aby w ramach waszego rozwoju duchowego i pełnej akceptacji dla siebie, własnej wiary w to, co potrafisz, zrób następujące ćwiczenie. Odłóżcie pióra na bok. Skupcie wzrok na tym, co zostało przez Was samych upamiętnione w księdze zeszłego tygodnia. Przeczytaj to dla siebie. Masz w sobie odpowiedź. Co i na ile zdziałałem? Co i na ile poznałem? Na ile zrobiłem krok w przód? I w procentach, ile mi jeszcze tych procentów brakuje, aby osiągnąć swój cel? Spójrz na kartkę i zacznij pisać. Pisać tylko własnym spojrzeniem. Zobacz, litery zaczynają się pojawiać na stronicy, a ty pisz. I przesuwasz się wzrokiem, pisząc, czytasz zarazem. Łatwe? Każdy się uśmiecha. Tak, tak to działa. Zrób notatkę. A teraz weź głęboki wdech. I opowiedz, jak się czułeś pisząc bez pióra, Monika? Nie wiem, ciekawie, takie inne doświadczenie. Bardziej to w sumie zostawało bardziej we mnie. Niby widziałam, co piszę, ale to bardziej zostaje we mnie. Ja się czułam na pewno lekko, pewnie, bo wiem, że to zadanie, które założyłam, że chcę wykonać, pracowałam nad tym i wiem, że zauważyłam trochę postępów, wiem, że idę do przodu, więc ja czuję się spokojna.
To jest część zadania, którą sami sobie zadaliście. A teraz ja oczekuję, aby to, co czujesz, co jest wewnątrz ciebie, stało się obrazem, zapisem w księdze. I ty sama, patrząc na nią, tworzysz litery. Im lżej do tego zadania podchodzisz, tym łatwiej one będą przelewać się z twojego wnętrza na papier. To zadanie wymaga pewnej koncentracji, więc spróbuj podejść do tego z rozluźnieniem, a jednocześnie z pełnym zamiarem wykonania go. Pokieruj drogę, utwórz od środka, przychodzi przez twoje oczy, jak strumień płynie w stronę księgi, i teraz zaczynasz pisać. I litery zaczynają się pojawiać. Na początku będziesz widziała, że do poprawki, ale zacznij kontynuację. I pewnie już się coś pojawia i przestaje. Ale ty wiesz, że powtarzanie jest drogą do zdobycia tej umiejętności. Więc znowu żmudne, tak, ale w konsekwencji ogromną radość ci to da. Próbuj, Monika. W tym czasie Tomek opowiada. No, dla mnie ten proces pisania jest taki bardzo naturalny, bo tutaj jest na tej kanie bardzo łatwo. Ja mogę na kartce, mogę na drewnie i na czymkolwiek zacząć pisać, tworzyć litery. Jedynie problemem jest treść. Ja cię nie słyszę, Tomku. Jest treść bardziej tego, co mam pisać. Samo pisanie nie jest dla mnie problemem. Nie za bardzo wiem, jakie tam mają powstać słowa, wskazówki. Brawo, ćwiczenie, to co chciałem uzyskać, wykonałeś. Natomiast w twoim wnętrzu tylko odkryjesz to, co zapamiętane zostało w tobie. I teraz przypominasz, oceniasz sam dla siebie. Tego nie musisz relacjonować. To jest księga osobista. Dziękujemy Tomku. Adam? Ja mam takie wrażenie, że na początku odczucie to taka trochę przykrość, smutek, że wiem, że to potrafię, a zapomniałem o tym. I się pojawiały tak jakieś zapisy, ale jeszcze dla mnie nie są widoczne. I to nawet nie widzę, żeby to było w naszym polskim języku, tylko w innym. To tylko takie dostrzegłem to. Bardzo dużo informacji. Zobacz, jak odkrywasz w sobie, całe pokłady się otwierają przed tobą. Brawo, Adamie. Kontynuuj ćwiczenie. Pamiętaj, że wszystko jest łatwe, jeśli podejdziemy ze spokojem. I powtórzenia są oczywiście ważne. Rafał? Litery bez problemu potrafię nanieść, ale mam taki niepokój, że to, co poprzednio zapisałem w księdze, to za dużo od siebie wymagam. Powinienem zwolnić i zacząć małą łyżeczką. I tak samo starałem gdzieś opisać sobie drugą część poprzedniego wpisu do księgi, dotyczącą odczucia, które mam
jak mam kontakt z energią, prawda, negatywną, jeżeli chodziło o piasek, ale gdzieś nagle mnie coś ukuło, że nie powinienem tego robić, bo powinienem pracować z tym w sobie, a nie dawać znak przenoszenia tego na papier, prawda? Bo na papierze zostaje, a powinienem mieć to w sobie. To tak, to odebrałem wszystko. Zobaczcie, jakiego koloru są karty w tej księdze. Tak, jasne i czyste. To, co się w niej znajdzie, jest tylko decyzją twoją. Co w nią sam włożysz. Jesteś panem i twórcą tej historii. Ona, można powiedzieć, leży przed tobą, ale śmiesznie to zabrzmi, bo w ludzkim języku mówicie, jest coś w moich rękach. A tu po prostu jest otwarte przed tobą, czyste. I to ty decydujesz. Twoją decyzją wszystko przelałeś, co w środku, w rafale. I dobrze. Tak zdecydowałeś. Chcesz ją utrzymać czystą. A widzisz całą burzę różnych wibracji w sobie. I rozumiesz je? Brawo. I małą łyżeczką będziesz zapisywał w swojej pięknej, czystej księdze. Tylko to, co uznasz, że zasługuje, aby przelać to własne wnętrze na papier. Zamykając księgę, czujesz radość z nadchodzącego niebawem powtórnego otwarcia jej, bo będzie tam tylko wszystko to, co czyste. Brawo, pięknie wykonane zadanie. Chciałbym spytać Beaty, jak jej idzie. Ale widzę, że ona cały czas ćwiczy w skupieniu. Beato, zrób sobie przerwę i opowiedz, co się zadziało w twojej księdze. Przede wszystkim księga moja jest złoto-biała. Pytanie mam, ponieważ wkoło jest ramka złota, piękna, ale w środku kartki są białe, piękne. Tylko pokazane jest tak, jak pudełko z chusteczkami higienicznymi. Są piękne te kartki. Tylko jak ja tam mam napisać coś, jak po prostu musiałabym dać to do dziury. Rozumiem takie. No piękne to jest, ale napisałam słowo wiedza na srebrno na kartce jednej, prawda? I później, jak Olunia powiedziała, żeby popatrzeć swój obraz, od razu pokazało mi się łuk, taki piękny łuk, po prostu jakby drzwi, ale to był sam łuk i piękna łąka w białe, drobniutkie kwiaty i soczysta zieleń, taka, po prostu takiego czegoś tutaj nie ma. Już pyta się teraz Beaty, dlaczego opisujesz księgę w formie pudełka z chusteczkami? Po prostu, bo pokazana mi jest, że kartki są w środku, tak jakby to było właśnie nie pudełko, tylko piękne coś, takie wygrawerowane, złote i białe. I tam w środku są kartki, właśnie jest kwadrat. I w środku są kartki. Jest po prostu jako księga, ale tak jakby to była szkatułka. Otwiera się w ten sposób. W kształcie księgi biało-złotej. A to, czy aby zapisać informacje w księdze, ten kształt, który widzisz, który sprawia ci trudność, tym, o co proszę,
Życzysz sobie, aby taki pozostał? Nie chciałabym normalną książkę. To weź obydwie swoje dłonie do pudełka. Tak. Popatrz, jak pięknie wygląda. I teraz otwórz po prostu kładkę. Zobacz. Ona nie jest przyklejona. Tam, gdzie ma dziury. Zobacz. Ten kształt na to ćwiczenie, które opisałaś, jest ci teraz zbędny. Dlatego przekształć księgę w użyteczną do zapisu. Tak, już kartki się ruszają same. I za książkę, tak. Dobrze. Teraz weź pióro, piórem. Teraz podpisz jeszcze raz. Teraz je odłóż na bok, bo to ćwiczenie polega na uwolnieniu Twojej woli. Spod gęsiego pióra nie musi wychodzić tekst. Tekst jest wewnątrz ciebie, a to pióro tylko narzędzie. Na ziemi tego potrzebujesz, a tutaj nie. Spójrz na kartkę i zapisz. Zapisz swoją myśl, którą chcesz zatrzymać w księdze, bez używania pióra. Zapisz swoimi oczami. Chciałam przeprosić jeszcze, nie wiem dlaczego. Książkę mam po prostu, jak się kończy książka, prawda? Nie od początku, tylko ona tu jest na końcu. Ja chcę od początku zacząć, prawda? Nie wiem dlaczego to się ułożyło. Na końcu się podpisuje, już koniec, prawda? O teraz. Izeliusz spytał tylko Beato, dlaczego zadajesz to pytanie Oli i mnie? To ty otwierasz księgę. Tak, już teraz jest dobrze. A dlaczego tak siebie naprowadziłaś na tą końcówkę księgi? Powiedz mi. Nie mam pojęcia. I teraz odpowiada Beata świadoma. Mówi, że nie wie. Ale odpowiedziała, zanim poszukała. Beato, zajrzyj teraz do wnętrza siebie. Ata, skanuj Beatę. Tam wewnątrz jest taka srebrzysta kropka pamięci. Wewnątrz Twoich warstw energetycznych. To jest to, co spowodowało, że księgę odwróciłaś na koniec. Wejdź w nią, wniknij, jakbyś wpływała w taką kulę. I tam znajdujesz odpowiedzi. I tam będziesz się udawać za każdym razem, gdy twoja świadomość będzie tego potrzebować. To wnętrze. Nie przejmuj się. Na pierwszy rzut oka my wszyscy myślimy, ja nie wiem. I teraz Izebiusz się śmieje. Mówi, wy ludzie macie zabawne powiedzenia. Bo teraz wypadałoby powiedzieć na drugi rzut oka. I ile oczu wam zostanie, jak wszystkimi rzucać zaczniecie? I się zaczął śmiać. Tak, mówi, trochę. My też żartujemy, powiedział. Trochę dla rozładowania napięcia, bo widzę, że wszyscy w pełni skupieni. Powiedział, dzieci, nie czujcie się jak na maturze w szkole. To ma być przyjemne ćwiczenie dla was. Ja jestem zadowolony. Znowu tak przyklasnął w ręce, on jak się cieszy, to tak zawsze robi. I powiedział tak. A teraz, kochani, zamykamy księgi. Zostawiamy je. Każdy na swojej ławce. Wstajemy. Jak to u was w szkole mówią? Ćwiczenia śródlekcyjne dla rozluźnienia. Popatrzcie waszą lewą stronę i tam zobaczycie wielkie ognisko. I zapraszam, zbliżamy się do niego. Dobra, powiedział, wszyscy siadamy wokół ogniska.
Wszyscy siadamy jak dzieci na wycieczce. Płonie ognisko, a wy czujecie się jak na fajnym, powiedział, wypadzie na miasto z przyjaciółmi. Na dowód tego, że nie tylko informacja jest zamknięta w was w środku i chroniona, ale ona jest. I ty zawsze wiesz, pamiętaj, co możemy zrobić. Możemy też pisać, nie używając rąk. A teraz zobaczycie coś, co was zaciekawi. Macie za sobą szkolenie oczyszczania ogniu, prawda? Otwieraliście dłonie wokół ognia, świecy. Opisywaliście waszą energię. Pierwsze kroki za wami. Teraz wszyscy spójrzcie na płomień. Ok. Skanujecie go. Musisz określić temperaturę, energię, kolor, częstotliwość drgań. Temperatura, no jest widoczna jak na załączonym obrazku. Każdy widzi ten płomień. Do tego użyjecie dłoni. Wyciągnijcie obydwie dłonie przed siebie. Dłońmi szczytujesz. Możesz też użyć oczu, ale na początku powiedział: doradzam dłonie. Oczy za chwilę też dojdą. I skanujesz ten płomień. Ognisko jest dosyć sporych rozmiarów. Monika, opisz, jak je odbierasz. Jako ogromny płomień, tak jak było mówione. Bardzo gorące, przyjemne. Odczuwamy energię taką oczyszczającą mnie. No i od rąk poprzez całe ręce i ciało przechodzą takie mrowienia, ciepło, jakby wibracja. No to tyle. Znaczy kolory też widzę, ale to chyba oczami bardziej. Mogłabym powiedzieć, że jest tam dużo fioletu, granat, pomarańczowy i żółty kolor. I przede wszystkim uspokaja mnie. I teraz Monika, tak? I wokół jeszcze takie srebrne drobinki się unoszą. Powoli przysuń się bliżej płomienia. Czy on cię parzy? Nie parzy mnie. Brawo. Twoja energia go odczuwa, ale on nie krzywdzi. Tak jak ten żywy płomień w środowisku ziemskim działa na ciało. Tu panują inne zasady. Jak się uczymy. Teraz zbliż się na tyle, aby dłonią dotknąć płomienia i powiedz, jak odbierasz płomień dotykiem. Bardziej jako przekazujący energię, bo nie jest on ani zimny, ani jakiś. Może jest ciepły, taki przyjemny. Ale mówię, nie parzy w ogóle. Uspokajający. Mogę praktycznie całą dłoń włożyć w ten płomień. Nic złego się nie dzieje oprócz przepływu energii przez dłonie, łokcie, ciało. Ja się czuję bezpiecznie, będąc przy tym płomieniu. Teraz porównaj własne wibracje z wibracjami tych płomieni. Wysokie. W skali od 1 do 10, jak określiłabyś, na jakim poziomie wibracyjnym jest ogień, na jakim Monika w tym momencie?
10 ogień, Monika około 8. Widzisz pomost łączący twoje wibracje z tymi płomiennymi? Bardziej za pomocą energii. To podnieś teraz w górę własne wibracje i ustal na poziomie tym samym, co wibracje ognia. No to będzie 10 na 10, ale gorąco. Jak się czujesz? O, gorąco, fala cała przebiega mi przez ciało, w dłoniach Przyjmij mrowień. częstotliwość tej fali, naucz się ją rozpoznawać. Wszystkie efekty związane z przyjmowaniem zbyt dużego ciepła odrzucaj. Nie są ci w tej chwili, w tym ćwiczeniu potrzebne. Teraz spływają i już ich nie masz w sobie. Tak, tylko spokój, ukojenie takie. Brawo. I to jest bardzo ważne, że potrafisz ustalić wibracje, na jakim poziomie zechcesz. W waszym ludzkim umyśle rodzi się teraz pytanie, jak to możliwe, że mogę być takim wibrującym, jak ten parzący was w ręce na ziemi, w ciała, płomień. Możesz być znacznie, znacznie wyżej. I teraz zrobimy taki skok, Monika. Twoja skala podnosi się z 10 do 12. Płomień jest płomieniem. Jego skala to 10. Monika dobiera sobie dowolne wibracje, a więc podwyższamy je na 12. Monika, jak się czujesz na 12 poziomie? Bardzo dobrze, spokojnie, wyciszona. Czy coś cię parzy? Nie, nic mnie nie parzy. Teraz spójrz na ogień, który jest na poziomie 10. Włóż tam dłoń i powiedz, jak go teraz odczuwasz. Praktycznie w ogóle nie parzy. Tylko tyle, że w ogóle nie parzy, jakby był tak po prostu przyjazny, jakby nic się nie działo. Spróbuj podejść do ogniska na taką bliskość, aby móc wziąć w swoje ramiona cały ten wielki płomień. Jakbym przyjaciela obejmowała. Tak, wibracje miłości czujesz, poczułaś Tak. to. Dlatego Bardzo. mówi się o oczyszczaniu przez ogień. Te wibracje doskonale sprzyjają oczyszczaniu. Wnosisz swoje dzięki temu, że masz na skali, jakby porównujesz się z ogniem, który w twoim mniemaniu oczyszcza, a ty wędrujesz jeszcze ponad to. Co to dla ciebie oznacza? Że jestem Możesz coraz. być czystsza niż płomień? Myślę, że Dobrze. tak. To teraz Monika, wszyscy cię słuchają z zaciekawieniem i teraz taka propozycja, powiedział Izebiusz. Dzieci, weźcie dwie dłonie razem, tak przed siebie, jakbyście mieli dostać dar. A Monika, będziesz brała po kawałku tego płomienia i każdemu połóż na dłonie jako dar. A my wszyscy czujemy wibrację ognia, który nie parzy. Bo każdy z nas teraz jest na skali, wszyscy powędrowaliśmy razem z Moniką, jesteście na skali powyżej płomienia o 2 punkty, w skali na poziomie 12. I teraz każdy z Was opisze, jak czuje płomień w skali na poziomie 10. Monika, rozdajesz po kolei, mówisz komu? Pierwszy będzie pani Beatka. Następny będzie dla Adasia, dla Rafała i dla Tomaszka.
Brawo. Monika, możesz teraz już usiąść na swoje miejsce. Będziemy wszyscy razem obserwować, co się zadzieje z płomieniem na dłoniach Twoich kolegów, koleżanki. Prosimy. Rafał, opowiesz, jak odczuwasz? Rafał, opowiesz? Jadę, czy mógłbym chwilę Prosimy. do Tak. toalety? A do Tak. toalety oczywiście możesz, cała reszta pozostaje na swoim poziomie transu, a ty w takim półtransie idziesz do toalety i wracasz, jak załatwisz swoje sprawy. Ja przepraszam, ale tak się zagłębiłem w trans, że gdzieś mnie po prostu odcięło. Zauważyłem. No, gdzieś po prostu odpłynąłem z myślami. Ola może powiedzieć, że dostał na dłonie cząstkę tego płomienia i ma opisać ze swojego poziomu. Opisz to wszystko, to zadanie, które ma wykonać Rafał. Rafale. Tak. Dostałeś dar, który przekazuje ci rękoma Moniki. Jest to płomień. Jego gorąco określiliśmy w skali od 1 do 10 na 10. Natomiast płomień wewnętrznej energii Moniki i całej grupy wzrósł na poziom 12. Teraz na twoich dłoniach został umieszczony kawałek tego płomienia, ogniska, który rozdziela Monikę. Opisz uczucia, opisz wygląd, opisz, jak zaobserwowałeś na swoich dłoniach płomień, jak go odczuwasz. On cię nie parzy, bo twoje wibracje, twoja temperatura jest powyżej temperatury ognia, więc została informacja. Tą, którą masz teraz na dłoniach, i opisz, jak zachowuje się ten płomień, co możesz z niego odczytać, a przede wszystkim, jak kompatybilnie czujesz się z nim na swoich dłoniach. Bardzo dobrze. Płomień jest spokojny. Czuję przy nim taki spokój, ciszę. Jest to coś łagodnego. Rozświetla w tej chwili wszystko wokół mnie. Czuję pozytywną energię bardzo, którą dostałem. Jeżeli mam opisać intensywność jego, no to nie czuję go jak ogień, tylko czuję właśnie go tak jak najbardziej pozytywną energię, jaką można sobie wyobrazić. Zabierz go do środka. Możesz umiejscowić tam, gdzie się twoja własna energetyczna dłoń zaprowadzi, w to miejsce, które potrzebuje ognia. I Do zrób to książki. teraz. Wsadziłem go do książki. Tam go umieściłem.
Sebiusz się teraz uśmiecha i pyta: Rafał, zajrzyj do książki. Czy zmienił się kolor twojego pióra i atrament, którym pisałaś? Nie potrzebuję pióra. A jakiego koloru używasz teraz do zapisu? Czy nastąpiła zmiana po tym darowaniu sobie płomieniem skierowanym do księgi? Fioletowy kolor litery. A wcześniej był? Taki, no, nijaki, ciemny, tak jak się by długopisem pisało. A który kolor wolisz? Fioletowy. Sam to sobie prowadziłeś. Sam dla siebie zmieniasz treść zapisu, ale także i kolor, w jakim chcesz, aby ten zapis się odbywał. Bardzo dobrze. Litery są duże, takie wyraziste. Z takimi jakby złożone z fal. Czyli no, taka litera fali. Nieprosta. Powiedział, że już teraz poczekajmy na resztę, niech się wypowiedzą. Kto chce opisać swój dar na dłoniach, który Monika mu przyniosła? Ja mogę. Beata. Mogę. Mogę. Na Tak. siebie. Halo, już mówię. Zielono-biały. W kształcie kwiatu lotosu, taki jest zamknięty troszkę i jak Moniczka mi go ofiarowała. Chciało mi serce wyskoczyć, bo też no, miłość poczułam jeszcze większą. Na pewno go schowam w sercu. Latko, wejrzyj w siebie, tam znajdziesz takie zagłębienie w fali. W swoim własnych wibracjach jest zagłębienie i ono cię woła, wypełnij mnie nią, tą energią z dłoni. Ręka sama cię poprowadzi. Gdzie włożyłaś ten płomień? Pomiędzy sercem, tu tak jest, takie miałam wgłębienie, tak mi pokazać. Czy Tu poziom teraz serca. obserwujesz, czy poziom się wyrównał w tej fali? Tak. Weź głęboki oddech. Właśnie to robię. I wzruszenie będzie przyjemne, nie będzie kojarzyć się z tęsknotą. Właśnie sama sobie to uczyniłaś. Brawo, Beato. Wyrównujesz falę. Nie wracasz w zagłębienia. Jesteś stateczna, Jak mi rozstaje. jesteś balansem samym w sobie. Raduj się tą równowagą. A Izabiusz się teraz przytula. Powiedział, te wszystkie łzy zebrane wewnątrz, teraz zbieram na swoim płaszczu, a ty je wyciągasz. Jedna za drugą, jak kryształowe łzy kładziesz. Je na mnie, a ja odbieram ciebie, dziecko. Przytula cię mocno. Powiedział, na ten moment równowaga zdecydowanie pomoże ci w szkoleniu. Dziękuję. Kto opisze swój dar na dłoniach? Mogę ja? Adam? Tak, słuchamy. Zanim zacznę opis, opowiem o wcześniejszym odczuciu. Jak właśnie patrzyliśmy na to ognisko, to widziałem takie typowe ognisko, tak? Tylko, że bił od niego blask.
Pierwszą myśl, że ono nie parzy. Ale jak później się złapałem na swojej pułapce, jak usłyszałem, żeby zbadać temperaturę, to znowu już nie dowierzałem, że źle zobaczyłem to. Ale później jednak okazuje się, że jednak pierwsze odczyt był najlepszy, najczystszy. Czułem, oczywiście też czułem właśnie ciepło na dłoniach, ale że to jest ogień inny, nie typowy nasz ziemski, tylko ogień duchowy. A jak trzymam go na dłoni, nadal widzę właśnie w blasku i czuję, że to przyjaciel, że to mój przyjaciel. Czuję łączność, radość i wdzięczność. Zebrzysz powiedział, że ten ogień dla was to dar i potem kiedyś podczas ćwiczeń na ziemi będziesz czasem potrzebował zasilenia. Okaże się, że przy codziennym znoju i równowadze, którą utrzymujesz, zużywasz swoją energię i potrzebujesz na dany moment się uaktywnić, jak to nazwał. Wtedy powiedział: utwórzcie każdy teraz między sobą a tym ogniskiem, tym płomieniem, utwórzcie łącznik, taki pomost. I zabierzecie go z sobą po sesji, schodząc na dół po schodach. Ten pomost będzie się wydłużał, jakby był niekończącej się, rozciągliwej jakiejś energii. Ilekroć będziesz tam na dole, w ciele, potrzebował takiego doładowania na szybko, to wejdź na ten pomost i w ułamku sekundy przesuniesz się po nim, znajdziesz się przy płomieniu, zaczerpnij garściami, ile będziesz potrzebował. Pamiętaj, więcej i tak na ziemię nie zniesiesz, tylko tyle, jaka twoja potrzeba jest. Nie musisz określać i męczyć się określaniem wielkości. Ty to w sobie masz, tą informację. Wystarczy, że z intencją weźmiesz tyle, ile ci brakuje. Będziesz obserwował sam wielkość, którą niesiesz. I też w ułamku sekundy wrócisz z nią do siebie. Spłynie ona w twoje ciało. I to będzie natychmiastowe zasilenie. Taki dar ze źródła. Brawo, dzieci, powiedział Izebiusz, ale jeszcze nie wszystkich dzisiaj słyszałem przy ognisku. Tomek? Dobrze, to teraz ja coś powiem. Tak jak Adam wcześniej, chciałem tylko powiedzieć, że jak staliśmy przy ognisku, mieliśmy się mu przyjrzeć, to ja poczułem, właściwie widziałem, jak wznoszę się. Miałem odczucie unoszenia się w górę, dosłownie fizycznie, jakbym taką windą do góry uciekał. Wznosił się. Natomiast potem, jak wyciągnąłem dłoń, żeby dostać cząstkę tego ognia, no to czułem w dłoniach jego masę taką. W ogóle to nie był ogień, ogniem jest tylko z nazwy. Jest to jakaś taka struktura, która ma swoją gęstość, ciężar. I jest, czuję to na dłoniach. No, w każdym razie no jest to coś. I czasami mam takie mrowienie i dreszcze w ciele, ale ogień taki z fizycznego świata, to no nie przypomina to ognia z fizycznego świata. Jest to energetyczna jakaś wartość, którą czynam w dłoniach. Nie mogę go opisać jako takiego z płomieniami. Staram się, ale ucieka mi ta myśl. Ciągle odczuwam go po prostu jako taką
taki energetyczny, taką masę czegoś, co trzymam w dłoni, co jakoś na mnie oddziałuje. A mówię, a wcześniej, kiedy było go więcej, to odczuwałem wznoszenie się do góry. To chyba tylko tyle mogę powiedzieć. Dobrze. Zebiusz chwali wszystkich za dobre zadanie. Powiedział, pamiętajcie o pomoście. To jest kolejna nauka i umiejętność, którą nabyliście podczas tego spotkania. Powiedział tak, bo ja się go teraz zapytałam, a co z pisaniem bez użycia ręki? On się śmieje, powiedział tak, ale to jest przedszkole w porównaniu z płomieniem. Aczkolwiek uczymy się wszystkiego tutaj na tarasie. Dobrze, ja teraz widzę, że wszyscy się oddalają od tego ogniska, stoją obok i Zebiusz przemawia do nich, a ognisko wygasa tak powoli. A teraz jestem od nich jakby kilka kroków odsunięta i widzę, że Zebiusz każdego obejmuje i przytula. No tak, oczywiście. Każdy dostaje słonecznik. Zebiusz pokazuje teraz na płatki słonecznika, zwraca uwagę na ich kolor, tłumaczy, dlaczego słonecznik jest symbolem naszej szkoły. Powiedział, jest tych płatków wiele. Kolor przypomina do złudzenia płomień. Powiedział, mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji rozumiecie dlaczego. W środku powiedział, są ziarna. Zobaczcie, jak jest ich dużo. To chyba jeden z kwiatów, który najwięcej ziaren w sobie ma. Wskazuje na jedno z nich i mówi, zobacz, powiedział Monisiu, to ty. To ziarno to przecież życie. Taki symbol powiedział. Ziarno padnie na podatny grunt i staje się nowym życiem, które będzie rosnąć w górę, pięknieje zarazem i idzie w dorosłość. I powiedział, aby każdy z was stał się pięknym słonecznikiem. Szkoła duchowości, gruntem, na którym będziemy wszyscy wzrastać. Dziękuję, powiedział i zapraszam już wszystkich do schodu. Okej, podziękujcie również wszyscy. Dziękujemy. 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 Za tą kolejną lekcję. I Dzięki. teraz będziemy schodzić. Po schodach na dół, przed wieżę i zobaczymy otoczenie. I jeszcze tam, na dole, przed tą wieżą, powiecie mi, co tam innego, ciekawego w tym czasie, jak byliśmy na górze, się zadziało, co przybyło, może ubyło. A teraz schodzimy. Będę liczył od 21 do 1. I spotykamy się na dole przed wieżą. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. 11,
Widzicie, że ten pomost, o którym mówił Izebiusz, ciągnie się za wami. On będzie wam towarzyszył aż do ciała fizycznego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jesteśmy tak jakby w ogrodzie rajskim. I teraz po kolei każdy króciutko mówi, co widzi, kogo tam ewentualnie widzi, spotyka, a może ktoś na obrzeżach tego ogrodu, ktoś tam zagląda i zaczyna Monika. Ja widzę piękny ogród, dużo zieleni, drzew, kwiatów, motyle, piękne niebo i mam wrażenie, że widzę mojego tatę. Czy dla ciebie to ma jakieś znaczenie? Czy chcesz coś przekazać tacie albo usłyszeć przekaz od taty? Chciałabym mu przekazać, że bardzo go kochamy i bardzo tęsknimy za nim. Ale rozumiemy jego decyzję. A jeśli tata chciałby nam coś przekazać, to bardzo chętnie wysłucham. Okej. Dobrze. Teraz Rafał. Ja widzę winogrona, taką ławkę. Tomka zauważyłem. Wszyscy tam stoimy. Jesteśmy poubierani w takie tuniki greckie z liściami laurowymi na głowach, z takim wieńcem, prawda? Z koroną, jakby to powiedzieć, laurową. I jest piękne słońce, śmiejemy się, cieszymy. No i tyle. Okej, wywoływałeś Tomka, to Tomek, a ty jak widzisz teraz? Jak się zachowujesz? No. Ja widzę teraz, znaczy jest słonecznie na pewno, jest to miejsce, gdzie jest wieża, to jest w ogóle na takim podwyższeniu trochę i jest ogrodzenie z takiego drewna, takich belek drewnianych. One są już takie stare, wyschłe od słońca. I na dół jest taka dolina i ta dolina jest właśnie taką sielską. Widać tam po prostu mnóstwo zieleni, łąki. No my jesteśmy ciągle na wzgórzu, ale jest naprawdę taki piękny, kolorowy dzień. Widać mnóstwo kwiatów tam na dole właśnie. Okej. Fajnie się oddycha. Jest spokojnie, przyjemnie. Adam? Ja też na początku od razu pierwsze co ujrzałem to piękny ogród. Duże krzewy róż, różnych kwiatów, kolorowo, przyjemnie. W oddali właśnie piękna łąka, w której trawa właśnie w promieniach słonecznych oddaje ten żywy kolor zielony. No, a w oddali właśnie korony lasu, drzew otaczających całą tą naszą wieżę. Dobrze, i Beata. Ja widzę sad jabłek, takie piękne jabłka, ogrodzenie białe, z desek takie. I na końcu tam są cztery postacie. Tylko schowały mi się tak daleko, że po prostu widzę tylko długie włosy kręcone. Ja przypuszczam, co bo serce mi bardzo bije, że to być może jest Raguel, Kamuel, Rafał i Archanioł Michał, kochany mój. Ale Ja nie. te istoty, tych archaniołów zapraszam, żeby się trochę przybliżyły, żeby Beata mogła naprawdę stwierdzić, czy to wy jesteście. I co się stało, Beata? Serce mi chce wyrwać, to są oni. Okej, może ich pozdrowić, podziękować za wizytę. To wszystko, dziękuję. Okej. Dziękuję.
No to teraz będziemy wracać powoli do ciał fizycznych. Będę liczył od 1 do 5. To ja powiem 5. Wszyscy będziecie zdrowi i szczęśliwi w ciałach fizycznych. I zaczynam. 1. Wraca świadomość. Wiecie, gdzie jesteście. 2. Poczujcie swoje ciała fizyczne. Są zdrowe, energiczne, sprężyste. 3. Uruchamiacie te swoje ciała, czyli napinacie mięśnie, oddychacie głębiej, przeciągacie się, czujecie tą krzepę. 4. Zostaje przyjemne wspomnienie z dzisiejszej sesji. Pamięć. I 5. Otwieracie oczy. Jak się szanowne towarzystwo czuje? Super. Kto chce coś powiedzieć więcej? Ja się wzruszyłam. Jak zwykle. Ja też bardzo. Dobra, Ola, teraz możesz wstępnie się umówić na następne spotkanie. Biorąc pod uwagę możliwości wszystkich po kolei, popytaj, kto nie może, kiedy i tak dalej. Wiem jedno, że Beata najchętniej w weekendy, bo tam ona ma zajęcia w ciągu tygodnia, ale to umówcie się dokładnie, żeby wszystkim pasowało. Czy wszystkim pasuje za tydzień o tej samej porze, a lepiej o 10? Tak, za dzisiaj. Tak, bo ja za tydzień mam wolną niedzielę, nie pracuję, no bo mówię, tylko dzisiaj tak wyszło po prostu, że co którąś niedzielę mam, to po prostu będę prosiła godzinę wcześniej, ale następną mam wolną, więc jak najbardziej godzina 10. Reszta. Też zgadzam się, tak pasuje. Czyli Mi też pasuje. dziesiąta, Wszyscy dziesiąta. na tak. No to Mnie dawaj. też pasuje. Brawo dla wszystkich, brawo, byliście wspaniali. Dobra. Dziękujemy za Dziękuję. wszystko. Ja wyłączę teraz to nagrywanie, tylko muszę sobie wziąć brelę. Brelę. Dziękujemy bardzo. Jak się czujecie po? Ja Wspaniale. wspaniale.